Przedstawię pana prezydenta Potockiego. Ja reprezentuję Afery Prawa. Jest to portal międzynarodowy, który no, służy wszystkim Polakom. Tak jak pana osoba, tak my nagłaśniamy pewne rzeczy, które nie widziałyby normalnie światła dziennego. I w związku z tym, że zwracają się do nas z pewnymi pytaniami odnośnie pana osoby, no czuję się w obowiązku zadać takie pytania. Jednak bardzo bym prosił, żeby pan prezydent wyjaśnił nam, tym naszym odbiorcom, jak to jest na przykład konto i bank, który tak naprawdę jest albo chińskim bankiem, albo nie istnieje fizycznie. Ja już teraz powiem. Bardzo proszę. Proszę Państwa, nie ma żadnego konta. Żadnego konta nie ma. To jest sprawa pana Hadzia. Ja z tą sprawą nie mam nic wspólnego. Pieniądze, które teraz wpłyną, one będą na koncie prezydenta II Rzeczypospolitej Polskiej. Tylko i wyłącznie. Te pieniądze należą się miastu stołecznemu Warszawie. I raz na zawsze, żeby to zostało powiedziane wyraźnie, nie mieszajmy do tych spraw. Ja każdego poparłbym, dziś nie, bo dzisiaj już mamy te pieniądze, poparłbym każdego, który chciałby walczyć o te pieniądze dla Polski. Nie na jakieś tam inne wydźmisia czyjeś. Ja z tym nie mam nic wspólnego. Ja jestem Polakiem. Ja pieniądze, te, które teraz dostaniemy w tym roku, o te 850 miliardów dolarów, przekażę w Warszawie. Ale tylko prezydentowi drugiej RP, który wygra wybory na prezydenta Warszawy. Te pieniądze będą skonsumowane, ale zanim będą, powołam specjalną komisję. Specjalną komisję, która będzie przydzielała i zarządzała nimi. Wiadomo, że mieszkańcy Warszawy, ci, którzy nie dostali żadnych odszkodowań za II wojnę światową, czyli za nieruchome i nieruchome nieruchomości, dostaną pieniądze w gotówce. Tak, w gotówce, bo coś nie należy. I to jasno mówi Konstytucja. Natomiast, jeżeli chodzi o pana Pasia, my nie mamy nic z nim wspólnego. Nic. Nie, to jest poparcie. To jest poparcie, jak już powiedziałem. Zawsze poprę każdego. Dzisiaj nie potrzebuję, bo dzisiaj jako prezydent drugiej RP legalny, który zachował ciągłość konstytucyjną, należy się. Wyrok, jak pan widział, jeden jest. Tego się nie da ukryć. Na kwotę 850 miliardów dolarów z tego powodu wielki problem w Niemczech. Ale no, niestety pan Murarczyk, który chciał uzyskać pieniądze, nie wiec, nie dostał. Ponieważ trzecia RP nie ma żadnej ciągłości konstytucyjnej. To jest odrębny podmiot. Nie można iść z pana konta, żeby zwrócić o pieniądze. Prawo i Sprawiedliwość liczyło, że może dostaną. Chcieli różnego rodzaju układy. My to nie interesuje. Czyli współpracę z Rosją obecną? Tak, powiem w ten sposób, że cały świat przeciwko Rosji, jak i Europa, mają w tym swój interes. My nie mamy interesu kłócić się z Rosją. Nasz interes jest zawrzeć przyjaźń z Rosją z uwagi na sprawy gospodarcze. To są Słowianie. I o tym trzeba pamiętać. Bliżej nam jest do Rosji niż do Niemiec. Wiadomo, z historii wiemy, że i Niemcy, jak i Rosja na nas napadły. Ale to było. Musimy patrzeć do przodu, co dalej. Dla mnie Rosja nie jest wrogiem. Rosja jest partnerem biznesowym, zwłaszcza dla rolnictwa. Rolnictwo nasze jest w stanie opłakania. Mówi się o dotacjach. My dostajemy połowę, tak zostają Niemcy, Francuzi, Anglicy czy inne państwa unijne. I to jest właśnie niezgodne z zasadami. Równopartnerstwa. A to znaczy, że nie ma tego partnerstwa żadnego. To tyle odnośnie Rosji. My musimy z nimi współpracować. No i kwestia jeszcze jedna. No, Stany Zjednoczone. Stany Zjednoczone, jak wiemy, w tej chwili mamy wojsko amerykańskie w Polsce, które pilnują naszych służb. Ale przed kim? Przed tymi, którzy chcą zabrać te złoża.
Mamy ich dużo. Mamy wszystko to, co jest potrzebne w Polsce. Polska jest, tak już powiedziałem, może być drugim najbogatszym krajem na świecie. Wszystko ku temu zmierza, aby tak było, jeżeli, a muszą pozwolić, to jest nasza ziemia, więc my decydujemy. Nigdy nikt nie będzie decydował za nas. Będziemy wydobywać to, co jest w ziemi. A jak pan widzi politykę swoją, już jako prezydenta, w stosunkach właśnie Niemcy-Rosja, gdzie poza no, dnem morza idzie sobie rurociąg i tak dalej, co w nas godzi, w nas, w Polskę godzi. Nie w nas, ale ktoś do tego dopuścił, prawda? No tak. Na to dopuścił. Czyli to świadczy tylko o słabości rządu. Rządu, który zaakceptował to, bo ja na miejscu rządu do tego bym nie dopuścił, nie pozwolił, aby ta rura była jednak w Bałtyku. Dlaczego? I mało tego, my z niej nie możemy korzystać. Bo nie możemy no, korzystać. Niestety nie. No właśnie, i to jest wielka niesprawiedliwość, ale rząd też tego chciał. Bo gdyby nie chciał, to by do tego nie doszło. A gdzie jest Unia Europejska w tym momencie? Unia powinna, ona powinna wynegocjować warunki, aby ta rura również szła do Polski. Czyli rozumiem, że zostaliśmy znowu zdradzeni. Tym razem przez Unię Europejską, tak? Cały czas, my jesteśmy cały czas zdradzani, nie tylko przez Unię Europejską, ale przez władzę obecną, która jest. Działanie to jest wszystko na szkodę państwa polskiego, a w szczególności jego narodu. No tak, no mamy z tym na co dzień do czynienia. Jeszcze takie pytanie może, jak pan widzi, panie prezydencie, tak jak mówię, jest pan prezydentem, jak pan widzi... Konstytucyjnym. Tak, konstytucyjnym. Który zachował ciągłość konstytucyjną. Tak. Jak pan widzi teraz pociągnięcie osób lub instytucji, które doprowadziły do takiego i moralnego, i gospodarczego upadku Polski, jak dzisiaj mamy, gdzie jesteśmy, że tak powiem, no, poddańczym państwem, staliśmy się pewnego narodu? Sprzedaż i grabież Polski zaczęła się w 1989 roku w Magdalence. Tak. I ci wszyscy, którzy brali udział w tej zbrodni, w złodziejstwie i sprzedaży państwa polskiego, powinni bezwzględnie stanąć przed Trybunałem Stanu, bo to jest zdrada. Trybunał Stanu ich dosięgnie. To kwestia teraz tylko czasu. I niestety Konstytucja 1935 roku mówi wyraźnie, nie tylko więzienie, ale za zdradę państwa jest kara śmierci. My oczywiście wykonywać nie będziemy, bo to szkoda byłoby. Ci ludzie muszą odpokutować w pracy. W pracy. Muszą ciężko pracować. Oczywiście konfiskata majątku w całości. To jest logiczne, ja o tym nie muszę nawet wspominać, bo samo siebie to wychodzi. No i cóż więcej. Konstytucja jasno określiła zasady. Tak, no, natomiast Konstytucja 1997 roku jest kara, ale jest to kara partyjna. Nie ma kary rzeczywistej i realnej. Kradnie się miliardy, biliardy złotych i jest nagana polityczna, można wykluczyć z partii. A gdzie te pieniądze się podziewają? Na różnych kontach. To wszystkie partie robią. Od 1989 roku, od Magdalenki, tak jak powiedziałem, no, że PO było złodziejem, ale nie byli aż do końca takimi zdrajcami. No, Donald Tusk teraz zaczyna zdradzać Polskę, ale to jest jego sprawa osobista. Wiemy, że do Polski nie wróci, bo po co wróci? No, pójść do więzienia? No tak. Niech sobie siedzi u pani Merkel, u kuzynki, ale nie, niech nie wraca do Polski, bo tej miejsca nie znajdzie. Ludzie go już nie chcą po prostu. A jak pan widzi newralgiczne tematy w Polsce, tak jak chociażby kwestia no, łączności jako takiej, prawda, czyli naszych telekomunikacyjnych zakładów, oddana w obce ręce francuskich, no nie będę znowu mówił kogo, ale no Francuzów, tak delikatnie proszę mówiąc. Pana, proszę Państwa, wszystko stocznie zostało sprzedane. No właśnie, wszystko co, sprzedane jak zostało. Pan widzi teraz kwestię odzyskania? To jest bardzo proste, ponieważ dekret prezydenta Mościckiego nadal działa. A to znaczy, że ci, którzy kupili, to stracili pieniądze, bo to jednym dekretem zostanie obalone i wróci do Skarbu Państwa. I nieważne jest, co powie świat, co powie Europa. Jeżeli a nie ma świata i nie ma Europy bez Polski, proszę Państwa. No tak.
Z tym, że tutaj trzeba by jeszcze spojrzeć na to, bo my tak lubimy być, może nie tyle lubimy, co historia nas uczy, że jednak tych rozbiorów troszeczkę było. Czy nie należy się bać tego, że tak jak dzisiaj przeciwko Polsce jest Izrael nastawiony, a poprzez to i Stany Zjednoczone i tak dalej, prawda? Gdzie wszędzie tam, gdzie są Izraelici, tam jest przeciwko Polsce kierunek. Czy nie tak. będzie to budowało następnej fali nienawiści? Nie, nie będzie budowało. Wiadomo, w jakim celu to się robi wszystko. To się robi w jednym celu. Chodzi o polskie złoża naturalne. Ponieważ na świecie one się kończą. Tylko powiem jedno, że tytanu, zasobów światowych tytanu w Polsce jest 95%. 95%. Nie mówię już o złocie, nie mówię o ropie, nie mówię o gazie, bo tego jest bardzo dużo. Jesteśmy potentatem. Dlatego wojsko amerykańskie, kiedyś pilnowało tego, pilnowali Rosjanie, teraz Amerykanie i Izrael. Mówi się, no sytuacja w ogóle w Europie jest nieciekawa. Chodzi o Syrię. Tak. Ja dziwię się panu Dudzie, że on zgłosił się do tego, aby Wojsko Polskie dołączyło. No, przecież to jest jakaś, to jest zdrada. Jakaś choroba. To jest zdrada. To jest choroba. Ingerencja. Oczywiście to jest zdrada. To jest choroba tych ludzi. Jest takie zdjęcie w internecie, bodajże, że dotyczy ono Oświęcimia, gdzie stoją czołowi Żydzi, a pan Duda na końcu. Tak. Na ziemi polskiej to się dzieje. Proszę państwa, ja wiem, że pan Duda nie jest żadnym prezydentem już, bo nie jest tym prezydentem i nie można uważać go za to, co zrobił. Bo prezydent idzie zawsze na czele. Nigdy nie z głową spuszczoną z tyłu. To jest nieporozumienie jakieś. Ja się dziwię, że polskie służby, ochrona, na to mu w ogóle pozwoliła. Bo ochrona go powinna wyciągnąć stamtąd i pójść w drugim kierunku. Niech oni sobie idą do przodu. Ale czemu tak jest? Przecież Oświęcim, Żydzi uważają, że to jest ich ziemia. A za jaki raz? W Oświęcimiu zginęło między 400 a 600 tysięcy ludzi narodowości żydowskiej, a pozostałe miliony to są Polacy i obywatele innych państw. Niech Izrael sobie nie przywłaszcza ziemi, która nie jest ich. Oni w ogóle nie mają ziemi, bo to jest naród bez ziemi. Tak, no to jest zagarnięta Palestyna i kraje tak, Palestyńczycy zaprosili Izrael do siebie, a ci sobie upodobali i zabrali im ziemię. To ciągle jest wojna. Ale chcę powiedzieć jedno tylko. Świat zmierzał do wielkiej wojny z Rosją. Dlaczego ta wojna ma być w Europie, w Polsce? Ale do tego może dojść. Może dojść do tego. Prezydent będzie Putin jest mądrym prezydentem. On czeka, on wyraźnie powiedział, chociaż jeżeli jeden żołnierz rosyjski zginie, to Rosja uderzy. A proszę mi wierzyć, sprzęt mają potężny. Zresztą zademonstrowali to publicznie, rakiety, które oblatuje kulę ziemską dwukrotnie i trafia z dokładnością do 1 centymetra dosłownie. Taką precyzję. Oczywiście był komentarz Stanów Zjednoczonych, że oni mają jeszcze lepsze, no to nie pokażą. Tak. Ja nie jestem, broń Boże, ani za Rosją, ani za Ameryką, ja jestem za Polską, za Polakami. Ja jestem prezydentem wszystkich Polaków, nie jakiejś cząstki. Ci, którzy mieszkają w Polsce, nawet i Żydzi, prawda, niech mieszkają, niech prowadzą biznesy, ale niech one będą prowadzone na normalnych zasadach, na normalnej ekonomii. Nie można okradać. Zobaczcie państwo, co się stało z bankami. Pan Morawiecki sprowadził hienę dla Polski Morgana, który w 2006 roku został wyrzucony z Wielkiej Brytanii i w ogóle z Unii Europejskiej. Ktoś mi zada pytanie, to po co to zrobił? Odpowiedź jest bardzo prosta. Zrobił to po to, żeby wyciągać pieniądze. A mistrzem świata w tym jest JP Morgan. Więc to jest zdrada. My nie mamy banków? No my nie mamy banków. Bo proszę zauważyć, tak zwany Bank Polski, jaki on jest polski? Ten 39% udziału tylko tak. Skarbu Państwa, a reszta są prywatne udziałowcy i jakieś tam inne banki w tym. Bank Gospodarstwa Krajowego to samo. Więc pytam się, w jakim kierunku idziemy? I pytanie należy zadać panu Morawieckiemu. Co on robi? Czy ten pan rzeczywiście chce zmienić nazwę Polski na Polin? Albo Polin, myślnik Polska? Jeżeli to chce zrobić, zapraszam.
Bardzo zapraszam pana Morawieckiego, nawet na Ukrainę, tam skąd się wywodzi. To samo i pan Duda. Tam ma korzenie, ich praca tam. Bo to jest ich miejsce. No pan Duda pokazał kilkakrotnie, a to z gazem, a to z bronią naszą, z polskich magazynów, a to z bezzwrotnymi pożyczkami w miliardach. Ukraińcom. O tak, o których my wiemy. Natomiast jaka jest polityka tak zwana wewnętrzna, cicha, to no, my tego nie wiemy, prawda? Oczywiście, no przecież polski gaz jest sprzedawany do, rzekomo sprzedawany na Ukrainę. Nieprawdą to jest. My dajemy ten gaz. Tak. My go dostarczamy. Prawdą jest natomiast to, że Ukraina ma spore zasoby energii, czyli prądu. Ponoć jakieś tam rozliczenia są, chociaż to nie wierzę, bo ten prąd jest sprzedawany do Austrii i do na Węgry. Poprzez przesyły. I tak to wygląda. A jak widzi pan naszą współpracę z Ukrainą właśnie? Chodzi mi o proszę kwestię państwa, ja banderowców i tak dalej. Tak, to może w tej chwili są banderowcy powstali. Są demonstracje, lekceważą sobie Polaków. Również to się przeniosła ta zaraza już do Przemyśla. Tak, i nie bo Przemyślu to robią manifestacje i twierdzą, że Przemyśl jest ukraiński. Mało tego, twierdzą, że nawet Kraków jest ukraiński. Tak. No tutaj trzeba się zwrócić do pana marszałka Sejmu, pana Kuchcińskiego. Ukraińca, no on, bo on ma korzenie ukraińskie. Więc on powinien zadziałać, ale nie robi tego. Dlaczego pan Andrzej Duda nie objął patronatu nad mordem wołyńskim? Ano nie mógł przyjąć, ponieważ jego dziadek był oficerem banderowców wysokich rangą. I to jest to właśnie, proszę państwa, jesteśmy tak zaplątani w te brudne sprawy, że my nie mamy, nasze społeczeństwo polskie nie ma pojęcia, o tym się nie mówi nigdzie. I to jest przestępstwo wymierzone w naród polski, a w szczególności w ojczyznę. Ja nie jestem jakimś tam antysemitą czy przeciwko Ukraińcom. Broń Panie Boże, mnie jedynie chodzi o prawdę. A jeżeli chodzi o Ukrainę, to przecież dlaczego mamy jej nie przyjąć do Polski? Już Gorbaczow nam oddawał kilkakrotnie Ukrainę, zwracał. Rząd tego nie wziął. Teraz Putin też chciał oddać Tuskowi Ukrainę, podzielić. Bo państwa ukraińskiego nigdy nie było. Nigdy nie istniało państwo ukraińskie. Państwo ukraińskie po wojnie zostało stworzone. Jest jeszcze jeden problem Królestwa Polskiego, mianowicie taki, że 25 lat po wojnie królewiec powinien wrócić do korony. Tak, proszę państwa. Ja o tym mówię w różnych filmach, wystąpieniach. Nawet po pierwszym filmie prezydent Putin wydał oświadczenie, że jeżeli będziemy ruszać, jeżeli otworzymy puszkę Pandory, będziemy musieli przyjąć Ukrainę. Natomiast królewiec został dany przez Churchilla w prezencie ten kawałek ziemi. Nigdy Rosja nie była w królewcu. I to musi wrócić do Polski. Zresztą w niedalekiej przyszłości będę miał spotkanie z premierem spraw zagranicznych Rosji. W tym temacie będą uzgodnienia, co zrobić się z królewcem. Bo my sobie na to nie pozwolimy. A poza tym jestem zwolennikiem i popieram tej wiceministra Rosji. Polska powinna być państwem neutralnym. Jest to sprzeczne z pewnymi zasadami, to prawda. Natomiast dlaczego nie? Przecież jeżeli byśmy byli państwem neutralnym, to niech się biją, walą mury, nas to nie rusza. My jesteśmy potęgą polską. Proszę zobaczyć Szwajcarię. Niektórzy pięknie powiedziano, że Szwajcaria jest w górach. No jak ja to usłyszałem, zacząłem się śmiać. A my jesteśmy na równinie. No i co z tego? Tak. Jaka jest różnica? Tak. Nie ma żadnej różnicy. I powinno Polska ubiegać się o państwo neutralne. Ale teraz wejdę w ten temat. Panie prezydencie, dobrze, królewiec. Ale czy za tym nie pójdą problemy ze strony niemieckiej? Oddajcie nam Wrocław, Trójmiasto i tak dalej, i tak dalej. Bo Gdańsk był zawsze wolne miasto, to tego zacznijmy, a w ogóle należał do korony. Jeżeli chodzi o ziemię zachodnie, proszę państwa, to istnieje coś takiego, co się nazywa lenno zwycięzcy wygranego. To się należy Polsce. Pomimo, że Niemcy zapłacą reparacje wojenne, bo już wiemy, ale my, jako Druga Rzeczpospolita Polska, chcemy pójść znacznie dalej.
Pierwsza transza środków płynie w tym roku za zniszczoną Warszawę. My chcemy dać zarobić Niemcom, firmie Siemens, żeby oni budowali nam lotnisko, jak i kolej magnetyczną. A to znaczy z tych pieniędzy? Oczywiście. Tak? Oczywiście. Firma... Za Warszawę. Za Warszawę. Chcemy tak. Połączyć wszystkie duże miasta w kolej magnetyczną i iść dalej. No kwestia firmy Siemens, oni sobie dadzą z tym radę, bo to jest no, dobra firma. Dadzą, bo chodzi o to, nasze dobry gest, dać im zarobić. Dać im zarobić. To nie znaczy, że polskie firmy tego robić nie będą. Bo Niemcy mają takie zwyczaje, rozpisują przetargi na dane sprawy. Tak. Natomiast technologia w dziedzinie kolei magnetycznej jest bardzo dobra. Ona jest chińska w ogóle. Ale wykonawstwo jest niemieckie, bo jest bardzo precyzyjne i to jest najlepsze, co może być. Za tym jestem. I będę namawiał biznes niemiecki, żeby oni mieli nadzór techniczny. Ale wykonawcą będą firmy polskie. Nie to, że jakieś tam firmy Strabag czy inna, która nie jest polska. Chodzi o to, aby prywatni przedsiębiorcy polscy mogli żyć godnie. Bo dzisiaj oni ledwo co ciągną te swoje interesy. A dlaczego tak mówię? Dlatego tak mówię, że urzędy skarbowe, gdy wchodzą, chodzi o VAT, blokują te pieniądze na długi okres czasu, jakoby sprawdzali. No nie sprawdzają, ani oddają. Ciężko jest odebrać te pieniądze, ale to jest polityka czysto stricte żydowska. To nie jest tak, że jest to polityka jednego człowieka. Tak na to zezwala Talmud i to się tak dzieje. Ja mam wielu znajomych, którzy prowadzą biznesy i tam, gdzie wchodzi urząd skarbowy, pieniądze są zablokowane na kilka miesięcy. Oni muszą brać kredyt, żeby interes nie stanął. No ale w końcu to się skończy. Więc pan uważa, że to jest dobre? No nie, wiele rzeczy właśnie jest niedobrych. A jak pan widzi kwestię polskiej armii, której w zasadzie, no można powiedzieć, nie mamy, a... Jeszcze tu dokończę. A jak to się dzieje, że Izrael, najmniejsze państwo tu w regionie, ma najlepszą armię i kilkaset głowic nuklearnych? Proszę a my państwa, mamy uran. Tak, proszę państwa, prawda jest taka, że polska armia została rozbrojona. Przez kogo? Przez pana Macierewicza teraz. A wcześniej? Wcześniej przez Platformę Obywatelską. Natomiast tamci nie robili tak perfidnie, jak teraz się robi. Kto to widział, żeby potężny pułk czołgów podzielić? Przecież to tylko może zrobić człowiek, który jest chory. Nie tego się, tego pułku Rosjanie bali się panicznie, jeżeli już mówimy na wypadek Rosji. Przecież Polska kupiła czołgi w Niemczech. Czołgi są kupione, wadliwe, tam jest elektronika, która nawala, ale co z tego, że są? Nie ma amunicji do oprzyrządowania. Nie ma oprzyrządowania, nie ma amunicji. F-16 mamy przecież, prawda, kilka sztuk, to były wraki. Polacy je wyremontowali za własne pieniądze. I co z tego? No i dlaczego latają nad obcym niebem? Ale są nieuzbrojone, bo one kontrolują. Są bardzo szybkie i można zrobić, mają tam jakieś karabinki na muchy, bo nie na przeciwnika. I proszę państwa, tutaj jest wiele takich niejasnych sytuacji. O tym się nie mówi. To wszystko jest załatwiane w kuluarach, po cichu, żeby Polacy nie wiedzieli, że się wyładują, kiedy już po fakcie. Bo tak mówi Talmud. Powtarzam, tak mówi Talmud. Ale na całe szczęście powstała druga RP i coraz więcej ludzi do niej przystaje. Coraz więcej. Bo chodzi o zachowanie polskości, aby Polska nie została przechrzczona. Tyle można powiedzieć w tym temacie, a poczekamy na dalsze wydarzenia, jakie będą w Prawie i Sprawiedliwości, ponieważ nie jest tam ciekawie. Ta partia od środka się zaczęła walić i jej nie ma praktycznie. Nawet sondaże telewizji programu pierwszego stwierdzi, że 28%, tak? Tak, leci. Nie, tak, i to leci na dół. Ale to bardzo dobrze, bo my wtedy idziemy w siłę rośniemy. Panie prezydencie, przywróci nam pan naszą siłę?
Lotnictwo. Weźmy tutaj koło Lublina jest zakłady, no wspaniałe są. Proszę Państwa, ja jestem tylko wykonawcą. Jestem tylko wykonawcą. Natomiast to pytanie należy skierować do narodu polskiego. Nie do mnie. Ja jestem wykonawcą tego, aby Polska była Polską. Natomiast, jeszcze raz powtórzę, to naród daje władzę i to naród tą władzę zabiera. To jest szalona różnica. Wiele osób tego nie rozumie. Co to znaczy naród daje, naród zabiera? To jest bardzo proste. Naród może każdy jeden rząd obalić. Ja natomiast jestem przeciwnikiem powstania. Nie wolno wyprowadzać ludzi na ulicę. Gdybyśmy chcieli, jako druga RP, byśmy wyprowadzili gigantyczną ilość ludzi. Nie zrobimy tego. W żadnym wypadku. Bo szkoda cennej polskiej krwi. Niech się tłuką w Stanach Zjednoczonych. Niech się tłuką w Izraelu. Ale nie w Polsce. Ale mi się wydaje właśnie, że jak obserwuję tą politykę właśnie USA i w stosunku do Rosji, prawda, i innych, nawet Niemców, którzy współpracują, można powiedzieć, z Rosją gospodarczo, prawda, czy w gazie, czy w innych rzeczach, to widzę, że dążą do tego, żeby jednak ten poligon między amerykańską armią i Zachodem tutaj, na polskiej ziemi, żeby tak, tu się krew polała, tak, żeby tu wyniszczyć narodu polskiego. Tak, on tak dobrze powiedział, a ja dodam. Proszę Państwa, jak to jest? Izraelczycy mówią, że oni są chłonni pokoju, są święci od Boga. A jest embargo na Syrię, a oni sprzedają broń? No więc pytam się, o co tu jest, o co tutaj chodzi? Jeżeli jest embargo, to się nie sprzedaje. A Żydzi sprzedają. Izrael sprzedaje tą broń. I to masowego rażenia. Tak. Więc pytanie należy sobie postawić, kto jest bandytą? Ja uważam, że jednak Izrael to bandyci. No, panie prezydencie, może tak powiem. Bo mam przyjaciół, tak jak pan, po całym świecie. I Australia, tak, i Stany, i Kanada, dużo rodziny. To jest naród, który o sobie mówi, że jest narodem takim wybranym, tak? Niemniej jednak narody świata postrzegają ten naród izraelski za... Coraz częściej na świecie, bo nawet książę Karol w Wielkiej Brytanii powiedział, musimy coś zrobić z Żydami, bo jest ich za dużo u nas. Dlatego też królowa brytyjska szła bez korony pytać się, czy jeszcze jestem królową? A o czym to świadczy, to Anglicy doskonale wiedzą. Tego nie będę kończył, bo to nie ma sensu wyjaśniać szeroko. Wiadomo, co to jest korona, wiadomo, co to jest polityka brytyjska i w jakim kierunku zmierza. Jeżeli ktoś śledzi politykę, to jest bardzo ciekawe, ale to nie da dzisiaj na pewno. No tak. Tego typu czy pan, już mówię, jako prezydent postara się ukrócić tą nagonkę na Polskę? Proszę Państwa, dziwię się, właściwie to się nie dziwię temu rządowi. Ja na miejscu prezydenta, bo takich aferach przeciwko Polsce, gdzie Nataliachów w sposób bezczelny i wyrafinowany powiedział polskie obozy zagłady, obozy śmierci. To jest gnida dworska. Parę lat temu ta sama gnida powiedziała coś innego. Niemieckie obozy śmierci. A czemu dzisiaj zmienia zdanie? Bo każdy Żyd, tak jak Nataliachów, który wymordował dzieci palestyńskie, to jest zbrodniarz. Taki sam jak Adolf Hitler. Ja go przyrównuję do Hitlera. Ja na miejscu prezydenta Polski zerwałbym stosunki dyplomatyczne. I na pewno to zrobię. Pogonimy panią ambasador tam, gdzie jest jej miejsce. Bo tam ona powinna mieszkać i pracować, nie tutaj. My nie możemy okupanta chołpić. To jak to jest, pytam się. Żydzi nas katują, wyśmiewają się z nas, rabinowie plują nam w twarz, a my mówimy, że deszcz pada. Tak może robić tylko pan Duda, pan Gliński, pan Morawiecki, pani Szydło i pan Jarosław Kaczyński. No i masę tych, którzy już odeszli. O odeszłych się źle nie mówi, ale no, nazwiska może nie będę mówił, ale
profesorowie, którzy... Może pan śmiało mówić, zostali... jeżeli chodzi o Glińskiego, to niech pan powie otwartym tekstem, bo to nie ma żadnych tajemnic. No akurat... Ja tak się składa, że też... no, co mogą mi zrobić? No, no. Zaszczepić mnie? No mogą. Otruć? Nie, nie zrobiłby, bo oni by sami do siebie strzelali. Panie prezydencie, wie pan, ile jest Mossadów w Polsce? Oczywiście. No. Jest parę tysięcy. A oni są szkoleni. Tak, no proszę pana, jeżeli o tym mówimy, to jakim prawem pan John Daniels chodzi koło prezydenta, go pilnuje. To samo teraz pilnuje i szybko, tak? To jest taki pan w myczce. Ja znam, znaczy tak, i historię tego i człowieka. On daje wskazówki, on rządzi Polską, no na litość boską. Pytam się. Kto to jest? No ale co to jest? Prezydent Izraela na marszu i po marszu mówił przecież do pana Dudy, że żądamy od was tego, żądamy. On może mówić wiele, ale może nic nie dostać. A pan Duda siedział. Pan Duda kiwa się tak jak on i uprzytakuje pod każdym jednym względem. Zapomina, na jakiej ziemi jest. Ja już powiedziałem i mówię wielokrotnie. Dzban wodę nosi tak długo, aż się nie urwie to ucho, bo gdy się urwie, to jest bardzo niebezpiecznie. I oby nie było tak, że Żydzi będą w nocy uciekać z Polski, bo społeczeństwo polskie nie wytrzyma. A coraz więcej wychodzi tych afer. Tak. Właśnie ale... z ich strony, bo jak można było, że pan Duda i pani Szydło będą w Stanach Zjednoczonych w listopadzie i w grudniu, zaraz w grudniu się okazała ustawa 447 tak. W Stanach Zjednoczonych ustalili wspólnie, że Polska zapłaci 65 miliardów dolarów dla Żydów amerykańskich. Przecież w roku 1961 Polska spłaciła za czasów komuny. A w 2006 roku Sąd Najwyższy USA wydał wyrok, że Żydom się nie należy nawet jeden cent. Jeżeli się należy, to od Niemiec. Przecież Niemcy się z nimi rozliczyli. To oni uważają, że Polacy są tacy durni, że będą dawać, bo oni płaczą, bo są poszkodowani. Ale... ten naród wybrany, jeżeli jest naród wybrany, to proszę bardzo, no niech się wyniesie. Jest dużo miejsca w kosmosie. No straszą i nas. I tam będą rządzić. Straszą oni nas... mówią, że nas stąd wysiedlą z Polski, prawda? Tak. Nas z Polski nikt nie jest w stanie wysiedlić. Chociaż w 2005 roku pan Jarosław Kaczyński, ówczesny premier, zaakceptował i wyraził zgodę na udzielanie kredytów we frankach, bo się na tym dorobi 150%. To była robota Prawa i Sprawiedliwości. Ja to mówię głośno i wyraźnie. Ja też to powiedziałem w jednym z wywiadów w Londynie, natomiast zarzucano mi, że to jest nieprawdą. No więc jeżeli to jest nieprawdą, to widać, że ktoś inny podszył się pod Kaczyńskiego jako premier. To kim jest pan Kaczyński? Czy on istnieje? Czy to jest jakiś ktoś po operacji poprzerabiany? Udowodniłem, że to właśnie za Kaczyńskiego te sprawy, to samo za Lecha Kaczyńskiego. Lech Kaczyński przywrócił masonerię w Polsce, gdzie prezydent Mościński ich wyrzucił. I ten dekret nadal jest ważny, bo jego nikt nie uchylił, bo nie można uchylić tego dekretu, ponieważ Polska jest w dalszym ciągu w stanie wojny z Niemcami. Do czasu podpisania, czyli zawarcia pokoju, dekret obowiązuje. I proszę państwa, mówię do frankowiczów i do wszystkich tych, którzy mają kredyty bankowe. Jeżeli my wygramy, to wy nie będziecie spłacać żadnych kredytów, bo wyżeście już spłacili. A wszystkie ustawy, za wyjątkiem wyroków, chodzi mi tutaj o te kryminalne, jak morderstwa, gwałty, pedofilia, czy handel narkotykami, bo to jest obrzydliwe, będą utrzymane w mocy, natomiast te wszystkie będą uchylone wyroki. I jeszcze jedno, jak można karać tylko Polaków? No niestety, można. A w Polsce to się dzieje. Tak. W Polsce się to dzieje, ponieważ Polska jest maltretowana i ten holokaust jest wymierzony w nas, Polaków, w Polskę. Przez co? No wiadomo, przez żmiję. Tak. I ja o tym zawsze będę mówił. Ja się nie obawiam niczego i nikogo. Bo z jakiej racji?
jeżeli naród polski pozwoli dojść do władzy drugiej RP, obiecuję tutaj, jak dzisiaj, potrzebuje jednego kwartału, załatwić sprawę raz na zawsze z Izraelem, z ich żądaniami. To oni będą pukać do Polski i prosić o przebaczenie, bo my mamy wiele innych instrumentów dla nich. Dlaczego getto warszawskie powstało? Kto to stworzył? To stworzyli Żydzi dla Żydów. Tak. I tam byli sędziowie, byli prokuratorzy, byli i kaci. Dlaczego? Dlatego, że ten bogaty Żyd i wykształcony Żyd kasował tych biednych Żydów. To jest morderstwo na narodzie żydowskim przez Żydów. No dobrze, dajmy tym Żydom już spokój, bo tam widzę, że... Jeszcze jedna tylko ustawa. Izrael, się to zbijam czkawką. I pana reakcja na tą ustawę, która zezwala obcym wojskom, korzystając notabene z naszej broni, strzelać do nas, Polaków. Proszę pana, ta ustawa została wprowadzona w nocy. Zresztą jak wszystko Prawo i Sprawiedliwość w nocy robi, między innymi płytę w Sejmie wmurowali co do Smoleńska. Dlatego ja już powiedziałem, że tylko złodziej grasuje w nocy, a tym złodziejem się okazuje, złapany za rękę jest PiS. Pod osłoną nocy robić takie rzeczy. Jak ja słyszę, co mówią ci politycy z Prawa i Sprawiedliwości, to ja wyłączam telewizor. To samo jest i z Platformą Obywatelską. To jest jedna i ta sama mafia. No i Nowoczesna i... To wszystko jest hałatajstwo. Dlatego tak się boją drugiej RP. Robią wszystko, żeby druga RP nie doszła do władzy, ale oni przegrali. Bo druga RP do władzy dojdzie. Dojdzie. Bo społeczeństwo dopuści i odda władzę, abyśmy zrobili porządek. Proszę państwa, nie tak dawno spotkałem się z taką wypowiedzią, że tylko i wyłącznie Polska może zrobić czystkę w Europie. Tak jak król polski Jan III Sobieski pogromił islamistów, tak my, Polacy, zrobimy pogrom. Oczyścimy Polskę z gości. Niech oni będą, ale z daleka od polityki, bo jeszcze jedno jest, nie wiem czy pan wie, polscy królowie, król Waza w szczególności wydał dekret, że Żydzi mają od Warszawy mieszkać 2 mile. Tak. Nie mają prawa mieć żadnych biznesu w Warszawie, tak, ani nieruchomości. Tak. I to podlega konfiskacie. Żeby było ciekawiej, król Stanisław August Poniatowski w 1765 roku utwierdził ten dekret i go wznowił w tej samej treści. A zatem wystarczy przychylić się do tego. Nie będzie tak, że wasze ulice, nasze kamienice. Kamienice i ulice są polskie, które są na ziemi polskiej. I na pewno nie będzie tak, że polski rolnik ma ziemię, 35 centymetrów jest jego, a reszta to jest państwa. Jak tu da mu podpisać umowę o wodzie? No ja nie wiem. Przecież to jest chore. My zostaliśmy okradzeni. Kto ma wodę, to ma siłę. To jest skandal. I jeszcze jedno, co najgorsze. Pan Duda również zatwierdził, że jeżeli się ma studnie w gospodarstwie, dziada, pradziada, to będą zakładane liczniki i będziesz płacił za tą wodę. No to jest śmiechu warte. No, jest to... Ale tak się robi. Tak się robi. Bo ta konstytucja Kwaśniewskiego na to zezwala. Ja mam jedno pytanie. Dlaczego polscy profesorowie nie chcą się spotkać na debatę ze mną, czy politycy? Tak. No, byli tacy prezydenci, którzy... No też nie chcę używać nazwisk, ale... Dwie dekady wcześniej, pan Komorowski, którzy nie potrafili jednego zdania swojego wypowiedzieć na zasadzie chociażby, no jestem głodny, tylko musiał przeczytać, że on jest głodny. I tak jego polityka w stosunku właśnie i do opcji tej narodu wybranego wyglądała i dookoła, czyli po prostu pozwalał, o czym dzisiaj czytam w internecie wszędzie. Tak, widzi pan, to są pewnego rodzaju sprawy takie, no może wyższej instancji, można powiedzieć. Ja ostatnio miałem spotkanie w Londynie właśnie z Polonią, gdzie szło to na żywo na cały świat.
było dziesiątki, setki pytań z całego świata. I też padło to pytanie. Przecież to jest niemożliwe, żeby pan pamiętał daty, miesiące i kiedy, i gdzie to się dzieje. To, co pan powiedział odnośnie Warszawy, upadku, bo wszyscy byli przekonani, że podpisanie kapitulacji Warszawy było się w Warszawie, a się odbyło w Ożarowie Mazowieckim. I tutaj muszę powiedzieć, że nawet jeden z profesorów do mnie zadzwonił zdenerwowany, jak pan może kłamać, jakim Ożarowie, w stolicy była kapitulacja. To ja mu mówię, proszę bardzo, pan da mi maila, panu wyślę. Później zadzwonił, miał odwagę, ja mówię, przepraszam pana najmocniej. Bym się bił o to. No wiem, no i co? Nie tak. No cóż, no myślę, że to... Takie są pytania kierowane do nas, żebyśmy my się tym zajęli, no, jako afery prawa, więc wiadomo, szukamy tych dobrze, afer. Bardzo dobrze, bo afery pan już ma tutaj dano. No prawa. Jest, tak, oczywiście. To jest afera prawa, ponieważ prawo i sprawiedliwość, co za piękna nazwa, to jest tak naprawdę porozumienie centrum. Tak. I tutaj jest właśnie rola dla dziennikarza, to jest dla państwa, pana i pani, aby wyjaśnić tą aferę. Bo to jest afera odnośnie nielegalności. Tak. Więc ja się pytam, kto jest legalnym prezydentem? Czy pan Andrzej Duda jest legalny, czy jest legalny prezydent II Rzeczypospolitej Polskiej? Ja ułatwię. Przede wszystkim jestem konstytucyjnym prezydentem. Pan Duda nie jest. Nie jest, bo konstytucja jest niereprezentatywna. Wprawdzie społeczeństwo go wybrało. Nie powiem nielegalna, bo był, to jest słowo nieujęte, nie można powiedzieć. Dlatego mówię reprezentatywna. To jest wielkie znaczenie w słowie. Ale do tego samego się zmierzał. Teraz dodam, że była frekwencja wyniosła 42,86%, a żeby referendum było zatwierdzone, musi być 50 plus jedna osoba. A po co jest Zgromadzenie Narodowe powołane, proszę państwa? Rola Zgromadzenia Narodowego nie jest po to, aby zatwierdzić nielegalność konstytucji, tylko po to, żeby zatwierdzić legalność odbytego referendum. Czyli te wymogi muszą być spełnione. Tutaj nie zostały spełnione żadne. Pani prezes Sądu Najwyższego nawet nie wiedziała, że referendum się nie odbyło. Była przekonana, że jest ponad 50%. To było fałsze. Więc teraz już kończę w zasadzie, ale jeszcze pana zmęczę dwoma kwestiami. Sądy i broń dla Polaków, co by się mogli bronić. Sądy, czyli reforma, wiadomo, sędziowie się mieli zlustrować, niemniej nic takiego nie nastąpiło. Nigdy nie było lustracji sędziów ani prokuratorów. Nigdy. Nawet za czasów Wałęski i później, które miała być kwalifikacja, ponieważ ci SBC nadal zostali i są po dzień dzisiejszy. Jedynie kto może zrobił? Charles de Gaulle. I chcę powiedzieć, że konstytucja Francji jest w oparciu o konstytucję polską, złożona i napisana. O tym nie chcą słyszeć nawet Polacy. On jednego dnia zwolnił wszystkich prokuratorów, wszystkich sędziów. Następnego dnia przyjmował ich, bo nie może być tak, że jest państwo bezprawia. De Gaulle idealnie zrobił, w oparciu o polską konstytucję, która zezwala. Ja wielokrotnie rozmawiałem z naszymi wielkimi politykami, sławnymi bohaterami, którzy już dzisiaj nie żyją, bo zginęli w Smoleńsku. I twierdzili, że nie da się pewnych spraw zrobić, jeżeli nie będzie. A ja odpowiem tak. Jest to nieprawdą, jest to obłuda. Dlaczego nie można ujawnić aneksu WSI? O właśnie. Proszę państwa, pan Jarosław Kaczyński się z nim zapoznał, bo sam powiedział w telewizji. Ja nie będę tego aneksu ujawniał. A mógłbym to zrobić. Ale my od pana tego będziemy oczekiwać, panie prezydencie? Na pewno nie doczekacie się od tego teraz, gdy się zmieni sytuacja. Ale jeśli pan będzie właśnie już to będzie ujawnione. Państwa. Dlaczego Jarosław Kaczyński nie każe tego ujawnić? Proszę państwa, gdyby kazał ujawnić aneks WSI, to musieliby zamknąć wszystkich z rządu. To są wszyscy sami agenci.
To są służby. Tak. Może starsze na dzisiaj. Jeszcze ta broń tylko. Broń powinna być dostępna dla ludzi zrównoważonych. Ponieważ ja uważam, że moja ziemia jest moją ziemią. Nie wolno wchodzić na teren gościa nieproszonego, tak jak jest w Stanach Zjednoczonych. I za tym jestem. Pewno, że są nieraz te szaleńcy, którzy wyjmują broń i strzelają sobie. Oni są wszędzie. Dlatego musi być zweryfikowany badaniami specjalistycznymi i to jest jedyne wyjście. Broń powinna być dostępna. I tutaj odnośnie broni muszę powiedzieć jedno. W 2012 roku, 14, przepraszam, rząd zmienił to. Przecież to jest broń gładkolufowa, hukowa i gazowa. A stało się co? Przecież ludzie mają kary za posiadanie broni. Co za idiota to zrobić? To tylko mógł zrobić taki baran, jakich my mieliśmy w rządzie w Platformie Obywatelskiej, w PSL-u. To byli barany. Nie znają pojęcia i znaczenia słowa broń. Bo zarówno hukowa, jak i gazowa oddają ten sam efekt. Tak. One mają bodajże 9,2 mm, a dzisiaj przepis mówi 6 mm. No można dopasować sobie kulę. Jak kulę z kolorówa jest rozpawana? Tak. Na przedział. No przecież to jest chore. Oni nie mają bladego pojęcia o broni, oni broni na oczy chyba nie widzieli. To odsyłam ich na policję, do wojska, niech im pokażą taką broń, jak ona wygląda faktycznie. Na pewno broń będzie łatwo dostępna, czy może nie łatwo dostępna, ale dostępna będzie dla Polaków. W obronie chociażby przed napastnikami. Takimi jak z Ukrainy. Jak z tego się boimy, Polacy. Polacy się boją właśnie Ukraińców, boją się Izraelczyków. Historia nas uczy, prawda? Historia nas pokazała. Pokazała, tak. A poza tym wiadomo, skoro łapie się na granicy dzisiaj broń ciężką, karabiny ciężkie, które są na łodziach podwodnych. Tak, słyszałem właśnie w przemyślu. Prawda? A ile nie złapano tego? No to są gigantyczne ilości. Tak, to zostawmy panu prokuratorowi, ministrowi sprawiedliwości i ministrowi spraw wewnętrznych i administracji. Niech oni się martwią tą sprawą. I to się dzieje w Przemyślu, w mieście, gdzie mieszkał pan marszałek Sejmu, tak. Kuchciński. I to jest jego problem. Ukraińcy się zbroją w Polsce. Tak. Proszę państwa, zbroją się na potęgę. A Polacy co? Widły.